Przeniesiemy się do Wielkopolski. W Wielkopolsce jest Ryszard Czarnecki, który ubiega się o reelekcję w wyborach do Europarlamentu. Jest numerem 2 na listach wielkopolskich Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Witam panie redaktorze, witam państwa. Wielkopolska pozdrawia właśnie z Wronek, gdzie rozdawałem moje gazetki przed fabryką Amiki. Dotarłem do Poznania i gratuluję 10-lecia Kuriera Wnet. Tak, Kurier Wnet obchodzi, chociaż nie hucznie, ale sięgnąłem do Kuriera Wnet, bo tam ten artykuł na temat MSZ-u, być może wróci jego aktualność, skoro o tym powiedział prezydent Andrzej Duda wczoraj w telewizji Republika. Zresztą to był bardzo ciekawy i dosyć ostry wywiad. A jak spotkania? Wczoraj był pan z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Brukseli. Spotkanie z rolnikami, wystąpienie. Jaka była atmosfera? Po co pojechali panowie do stolicy Belgii i stolicy Europy? Nieformalnej stolicy Unii Europejskiej. Unia Europejska nie jest państwem, a więc nie ma stolicy, nie ma konstytucji i mieć nie powinna. Solidarność z rolnikami, proces przeciwko Zielonemu Ładowi, temu szaleństwu, które w Unii Europejskiej także w tej kwestii istnieje, także w tej wpływce imigracyjnej również. No i rozmowy z rolnikami długie, bardzo szczere, bardzo otwarte, co było na wątrobie było powiedziane, ale z drugiej strony co było Vegas, zostaje Vegas, więc nie mówię o szczegółach, ale dobrze, że była delegacja Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. No, my pokazaliśmy solidarność z rolnikami i w ogóle z ludźmi, którzy będą i zaczynają być ofiarami Zielonego Ładu. No w tym czasie pan Donald Tusk atakował premiera, prezesa Kaczyńskiego na Placu Zamkowym, zresztą także moją osobę i szereg innych jeszcze. No, my zajmujemy się obroną interesów Polski, także gospodarczych. Donald Tusk ma inne priorytety. Ale pojechali panowie, pojechał prezes Jarosław Kaczyński, żeby się spotkać z rolnikami europejskimi, czy też z rolnikami z Polski, którzy pojechali do Brukseli? No i tymi oczywiście. A jak to spotkanie z rolnikami europejskimi? Czy tymi, było, czy nie było? Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że tak naprawdę wszyscy oni, którzy przecież, powiedzieliśmy to im, oni protestują nie tylko w swoich partykularnych, w cudzysłowie, sprawach. Oni w gruncie rzeczy, ich protest jest, ma znaczenie znacznie ponadbranżowe, bo jeżeli udało się pewne na razie ograniczenia wprowadzić w Zielonym Ładzie, to dzięki presji, dzięki demonstracjom, protestom rolników nie tylko przed Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w Brukseli, ale także w wielu krajach Europy, od Hiszpanii, Portugalii po Irlandię, od Litwy, Polski, Rumunii, po kraje Beneluxu, Niemcy czy Francję. Więc rolnicy pokazali, że mają power, ale tak wszyscy czekamy na nowy Europarlament, na nową Komisję Europejską. Europarlament od lipca, Komisja Europejska od września, bo myślę, że to będzie nowa jakość, znaczy myślę, wiem, że to będzie nowa jakość. Wierzy pan w to, że prawe skrzydło europejskie będzie rządzić w Parlamencie Europejskim? Po pierwsze, pan mówi, ja mówię, mówimy wszyscy o parlamencie, ale za mało mówimy o Komisji Europejskiej. No tam przecież będą duże zmiany. Komisja Europejska ma takie reguły, no nie chcę ich oceniać, one są specyficzne, że zmiana rządu w danym kraju nie skutkuje zmianą komisarza. No i mieliśmy takie dinozaury w Komisji Europejskiej, jak pani Jourova. Od paru lat jest rząd prawicowy, zresztą katolika drugiego w historii
Czechosłowacji, Czech, katolika premiera trafiali, ale dalej pani Jourová reprezentowała Republikę Czeską, Reinders Republikę Królestwo Belgii, Gentiloni Włochy, mimo że od 2 lat już mamy pierwszą kobietę premiera Włoch i to jeszcze z prawicy, Giorgio Meloni. W Szwecji rządzi koalicja parlamentarna prawicowo-centroprawicowa, ale pani Johansson dalej w imieniu Komisji Europejskiej opowiada jakieś straszne rzeczy, jeszcze bardzo groźne, że 4,5 miliona imigrantów Unia Europejska będzie przyjmować co roku. No to nastąpi zmiana. Nastąpi zmiana komisarzy, bo te rządy, które zostały ustanowione przez wyborców parę lat temu, 2 lata temu, rok temu, czy w tym roku, jak w przypadku Portugalii chociażby, też rząd prawicowy, no te wszystkie rządy wyślą nowych komisarzy i to będzie Komisja Europejska bardziej taka zdroworozsądkowa, bardziej na normalność, a nie na ideologię i szaleństwo. A co do Europarlamentu, tak, to będzie duża zmiana. Pytanie jak duża, ale jedno jest pewne. Bez prawicy żadne istotne kwestie w Europarlamencie nie będą mogły zapaść, ale myślę, że prawica będzie przyciągać także tych co bardziej zdroworozsądkowych posłów z innych grupowań, nie w sensie wchodzenia do frakcji, ale w sensie zapalenia czerwonego światła dla Zielonego Ładu i dla tej nieszczęsnej polityki migracyjnej. Czy szefowa Komisji Europejskiej utrzyma swoje stanowisko? Mam nadzieję, że nie. Jest szansa, że nie. Ma poparcie Europejskiej Partii Ludowej. Została zgłoszona na kongresie w Bukareszcie. O tym wszyscy wiedzą. Mało kto już wie, że na tym samym kongresie, uwaga, wbrew tym przedwyborczym piruetom, Europejska Partia Ludowa, tam gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL, że oni poparli Zielony Ład i nawet domagali się więcej Zielonego Ładu. A uważam, że jest duża szansa, że będzie inny przewodniczący Komisji Europejskiej i to będzie zmiana na dobre, bo no nie chcę powiedzieć, że gorzej być nie może, ale chyba tak powiem, gorzej być nie może. Mam wrażenie, że Zielony Ład, o którym pan mówi, dotyczy tylko rolnictwa, czy dotyczy całej transformacji energetycznej Unii Europejskiej? Tak powiem, nie może tak branżowo podchodzić. Trzeba widzieć to całościowo. Zielony Ład jako taki uderza w gospodarkę, nie tylko w rolnictwo, uderza w miejsca pracy, uderza w kowalskiego i Nowaka, który będzie musiał paręnaście tysięcy wydać na to, żeby zadowolić widzimisię Brukseli, aby ocieplić dom tak, jak Bruksela chce, mimo że ten Kowalski czy Nowak już sporo wydali, na przykład, żeby pozbyć się pieców węglowych, przejść na gaz, no a teraz będą musieli znowu wydawać. Nie, no tutaj Zielony Ład do kosza, albo tak mu wyrwać kły, żeby osiem ukradzać Zielony Ład, żeby to była zupełnie inna treść. Na pewno kieł, do kasacji. A jaki kieł jest najgorszy i najtrudniejszy do wyrwania? Znaczy, ja myślę, że te wszystkie szaleństwa klimatyczne muszą być zweryfikowane nie przypadkiem. Wszystkie partie zielone, zieloni w całej Europie, lecą na łeb, na szyję w sondażach, bo społeczeństwa, obojętnie czy Europa południowa, czy zachodnia, mają dosyć tego przekładania ideologii i takich pewnych mrzonek nad realem. No, zieloni, także liberałowie, poszli w kierunku wirtualu kosztem realu. No i dostają za to bardzo słony rachunek od wyborców. Mam wrażenie, że na część tego Zielonego Ładu jednak zgadzało się Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy, dlatego mamy pożyczone pieniądze z KPO. Duża część tych pieniędzy miała być przeznaczona właśnie na transformację energetyczną. Janusz Wojciechowski, nie zapominamy o tym, że był komisarzem europejskim, który przygotował projekt reformy w rolnictwie, tak zwany Zielony Ład, to wszystko jest prawdą.
Na szczęście europoseł Ryszard Czarnecki, ale także inni europosłowie i europosłanki Prawa i Sprawiedliwości już w styczniu 2020, 4 lata temu, na samym początku kadencji Europarlamentu głosowaliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi w kształcie, który był proponowany. Natomiast to po pierwsze. Po drugie, oczywiście ten Zielony Ład na początku, jego opakowanie było inne. To jest inna sprawa. Myśmy czujnie głosowali przeciwko, ale przyznaję, opakowanie Zielonego Ładu wcześniej było inne i nie było takie groźne, jak jest teraz. Natomiast jedna rzecz, sprytnie bardzo, Unia Europejska, to lobby proekologiczne, podkreślam to, to jest bardzo ciekawy mechanizm, który potem został zastosowany przy polityce migracyjnej, głosowania na, już nie w Europarlamencie, tylko na forum rządowym, międzyrządowym, zostało to realizowane na poziomie Rady Unii Europejskiej, a nie Rady Europejskiej. Różnica kluczowa, bo na Radzie Europejskiej obowiązuje jednomyślność, a więc można wetować, a na Radzie Unii Europejskiej obowiązuje kwalifikowana większość, a więc nawet jeżeli Polska, i tak było, sprzeciwiała się Zielonemu Ładowi, to i tak była przegłosowana. To tak woli wyjaśnienia, ale rzeczywiście ma pan rację, tak, polski rząd był no, szantażowany. Prosty był to mechanizm. Albo dostaniecie miliardy z Recovery Fund, co się u nas nazywa ładnie KPO, albo wtedy się wygodzicie na ten pakiet klimatyczny, tak to określano, albo nie dostaniecie pieniędzy i wtedy możecie majstrować przy pakiecie klimatycznym. No to, to był taki szantaż ze strony Unii Europejskiej, potwierdzam to. I do tego wszystkiego nie tylko skuteczny szantaż, ale pieniędzy z KPO rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie dostał. Takie są fakty. Wczoraj nie miał pan okazji słuchać premiera Donalda Tuska, ale wyraźnie dał do zrozumienia, że jeżeli prawe skrzydło wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, to będzie zwycięstwo Moskwy, powiedział. Na Kremlu zdobycie Brukseli jest ważniejsze niż to, co dzieje się w Charkowie. To jest prawie dosłowny cytat z premiera Donalda Tuska. Nie słyszałem, czytałem, ale widziałem. Widziałem ten strach w oczach Donalda Tuska, który czuję. I myślę, że to ma dobrą intuicję, że te wybory Platforma Obywatelska przegra podobnie jak samorządowe. To jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli w sondażach jesteśmy na równo, no to myślę, że jednak szereg ludzi nie deklaruje, że zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a zagłosuje. Donald Tusk te porażki się bardzo obawia, to osłabi jego pozycję w Unii Europejskiej, a myślę, że tam no, chce mieć pozycję mocną, a może też ma jakieś aspiracje. Natomiast no, akurat naprawdę niech o Rosji Donald Tusk mówi jak najmniej, bo siłą rzeczy, no, będę ja i będą inni przypominać to, że Donald Tusk mówił o Putinie na człowiek w Moskwie. To, że polski rząd za czasów Donalda Tuska zapraszał Siergieja Ławrowa, wiecznego szefa MSZ-u Rosji, żeby był głównym gościem na corocznym spotkaniu ambasadorów Rzeczypospolitej i wygłaszał do nich mowy. To duży zaszczyt. Dla kogo te drzwi otworzono? Dla ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. To przecież ta ekipa Donalda Tuska wierzyła w odmianę Rosji, że trzeba z tą nową Rosją się układać. Oni zrobili reset relacji z Rosją już po tym, jak Rosjanie napadli na Gruzję, już po tym, jak nastąpiła tragedia w Smoleńsku. I też niestety uwiarygodniali politykę Niemiec nastawioną, robi to osobiście Donald Tusk, nastawioną na no, taki totalny układ zamknięty niemiecko-rosyjski. W moim przekonaniu naprawdę niech lepiej Donald Tusk nic nie mówi o Rosji, bo jeżeli ktoś był politykiem rosyjskim w Polsce, to był to Donald
Franciszek Tusk. Jak pan się poczuł, że znalazł się pan na krótkiej liście premiera Donalda Tuska, nazwana listy gończe, a nie listy do Parlamentu Europejskiego? Tak, no ja naprawdę tylko tak modliłem się, żeby mi nazwiska nie przekręcił, ale nie przekręcił nazwiska. Panie premierze Tusk, dziękuję bardzo. To zaszczyt być wymienionym koło Jarosława Kaczyńskiego, koło Joachima Brudzińskiego, innych zacnych ludzi. No rzeczywiście myślę, tam jest panika. Panika na tym okręcie Platformy Obywatelskiej, bo to miał być transatlantyk, a tu widać, to przecieka. Jeszcze może nie 9 czerwca, ale perspektywa tego, że pójdzie na dno ta coraz bardziej łajba, a nie transatlantyk, jest coraz bliższa. Stąd strach, stąd ta nerwowość, stąd ta taki personalne, na których ja się cieszę. Pokaż mi swoich wrogów, a powiem ci, kim jesteś. Ja się cieszę, że Donald Tusk atakuje mnie personalnie. Mi to w wyborach z całą pewnością nie przeszkodzi, wręcz przeciwnie, pomoże. A w Wielkopolsce bój między ministrem prezydenckim, panem Kolarskim, z poparciem prezydenta Andrzeja Dudy, a panem Ryszardem Czarneckim, gościem Poranka Wnet, z poparciem Beaty Szydło. Jak ten i bój Jarosława wygląda? Jarosława Kaczyńskiego przede wszystkim, także Mariusza Błaszczaka, dzisiaj mogę ujawnić, przyjedzie Jacek Sasin do Poznania i nie tylko, z podobną misją, ale przede wszystkim ja liczę na poparcie wyborców, bo to poparcie jest najważniejsze. Nie ma tutaj jakiejś rywalizacji, a jeżeli jest, to ona wynika z ordynacji wyborczej, bo nie jest to one seat constituency, nie jest to okręg jednomandatowy jak w Anglii, czy Wielkiej Brytanii, czy USA, w wyborach do House of Commons, czy do Kongresu Izby Reprezentantów, czy Senatu. To jest tak, że mamy 10 kandydatów na liście i ja zbieram głosy jako dwójka i moi koledzy z całej listy te głosy zbierają i mamy szansę na wygraną z Platformą, nie tylko w skali Polski, ale także w skali Wielkopolski. O czym powiedział Ryszard Czarnecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego i oczywiście poseł w Parlamencie Europejskim od wielu kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam pana doktora, pozdrawiam państwa i Radio Wnet. Głos wolny, wolność przyzwyczajający, mówiąc cytatem, właściwie tytułem książki króla Stanisława Leszczyńskiego. Mój Boże, sprzed 300 lat prawie. Jest godzina 7:33.